Temat kazania to, czy naprawdę chcesz. Wiecie, ja sobie tu na początku napisałem, bo jak to pisałem, to byłem zmęczony po Warszawie i miałem na początku powiedzieć, że jestem zmęczony, ale naprawdę chcę. Naprawdę byłem zmęczony od rana. Stałem wcześniej rano, wcześniej pracowałem, dałem z siebie, myślę, 100% w Warszawie i byłem zmęczony. I po ludzku mi się nie chciało. Ale naprawdę chciałem uwielbiać Boga. I naprawdę chcę głosić to kazanie. Naprawdę chcę. No głoś. Głoszę. W imieniu Jezu. W imieniu Jezu, dziękuję. I teraz niech każdy oceni, co daje chcenie. To, że naprawdę chcesz, szczerze. Szczerze ze swojego serca, to możecie ocenić. Zmęczony Krzysiek rano, który najchętniej dzisiaj leżałby i nic nie robił. Najwyżej film z żoną oglądał, czy coś tam. I to wszystko. I to, co widzieliście później, to jest chcenie. To nie jest to, że mam na to siłę. Po ludzku tylko chcę. I to jest prosty wstęp, taki króciutki. Teraz Łukasza 13. W tym samym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. A Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to ucierpieli? Bynajmniej mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować wszyscy, tak samo zginiecie. Albo czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża z Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? Bynajmniej mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im taką przypowieść. A przepraszam, zapędziłem się. Widzicie, temat pokuty jest znany. I to, że tak naprawdę pokutujemy po to, żeby nasze życie było lepsze. Ci Galilejczycy to byli tacy ludzie, co robili taką rozróbę akurat w świątyni. Po prostu Piłat wysłał żołnierzy i ich po prostu tam zabili. Ta krew pokropiła ofiary, wymieszała się z ofiarą dla Pana. Dlaczego? Bo byli awanturnikami. I Bóg mówi: pokutuj. Odmieniaj się. Jesteś zbawiony, jesteś zbawiona. Ale czy chcesz podzielić los Galilejczyków, że gdzieś w twoim życiu przez na przykład awanturnictwo przyjdzie ci zginąć? To akurat we wspólnocie chyba nie ma nikogo, kto by miał z tym problem, ale rozumiecie, o co chodzi. Pokutuj, bo inaczej być może przyjdzie ci zginąć. Może nie za to, że się awanturujesz, ale zrobisz coś innego głupiego i się zawali na ciebie wieża. I tu jest pytanie, czy naprawdę chcesz? Prawdziwie zechciej. Zechciej się odmienić. Czy ty naprawdę chcesz? Bo taka prawdziwa pokuta bierze się z chcenia. Czy ja chcę? Ja ostatnio Bogu powiedziałem: wszystko wiesz. Już mu to któryś raz powiedziałem, bo wyszedłem z tego i sobie znowu wszedłem w to. Mówię: wszystko. Mówię: nie interesuj się, czy ja ci się będę coś tam zabierał. Mówię nawet. Po prostu będę się tak modlił. Boże, odmieniaj mnie, bo ja chcę. Jak się będę po prostu zabierał, to złap to łańcuchem i drzyj. Ja ci pozwalam, to jest moje przyzwolenie do życia. Jak będą zamknięte drzwi, to ja ci pozwalam wyłamać. Po prostu weź, wywal te drzwi, to tak ja ci pozwalam. Pozwalam ci je wyłamywać. Ja wierzę, że ty się tym zajmiesz. Czy moją intencją serca jest, że chcę. Że chcę, żeby się Bóg tym zajął. Zajął się moim życiem. I tak się zamierzam modlić i w tym zostać. Zajmuj się w czymkolwiek. Tam trzeba. Wszystkim się zajmie. Bo ja naprawdę chcę. Tym, o czym nie wiem, też. Thank you.
I opowiedziałem taką przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Poszedł i szukał na nim owocu, lecz nie znalazł. Wtedy powiedział do rolnika: od 3 lat przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, lecz nie znajduję. Zetnij je, bo po co ziemię na darmo zajmuję? Lecz on mu odpowiedział: Panie, zostaw je jeszcze na ten rok, aż je okąpię i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je zetniesz. Widzicie, czasem jest tak, że z tym wydawaniem owocu u ludzi nie bardzo. Się wiąże z pokutą, tak? Z tym chceniem. Bo jak chcemy, to będziemy się odmieniać, ten owoc zacznie powstawać, zacznie wydawać, Bóg będzie nas przycinał, pielęgnował. Wiedzcie, że są ludzie, którzy się za wami wstawiają, bo was miłują, tak jak ten rolnik. Panie, daj mu jeszcze rok. Ja się nim zajmę, obłożę go nawozem, okopię, może wyda owoc. Wiecie, co wam może dać siłę? W ogóle zobaczenie takiego człowieka, który właśnie wtedy, kiedy wam jest ciężko wydać owoc, ciężko wam w ogóle jakby zakwitnąć i wydawać plon, to on przyjdzie i będzie właśnie was nawoził, będzie was okopywał. Wiecie, jest miłość wtedy. Zobaczcie takiego człowieka. To daje siły dużo. To jest dla was. Jak zobaczycie, to wam będzie lepiej. Zobaczcie, ktoś, nawet jak wy w ogóle jesteście jacyś, zobaczcie, ktoś was kocha i wam pomaga. Bo on chce. Mówi: Panie, Panie, jeszcze go nie wycinajmy. Nie. Nie chcę cię dać na stratę, ten człowiek. Chcę ci pomóc. My też nie spisujmy zawsze kogoś na stratę. Jeśli chcemy, to możemy pomóc. A w drugą stronę, to zobaczmy, to docenimy i weźmy z tego właśnie taką motywację, z tej miłości. I nauczał jednej z synagog w szabat, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy i była pochylona. I w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział: Kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby. I położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Co ona zrobiła? Wyprostowała się. Bóg się o nią pomodlił, Jezus się o nią pomodlił, wyprostowała się i natychmiast chwaliła Boga. Wiecie, ja w Warszawie to jeszcze i w ogóle zrozumiałem. Bóg was uzdrawia, ciebie, mnie, zmienia twoje życie. Wyprostowałeś się. Ja bym to powiedział nawet jako taki symbol, że w ogóle twoje życie się wyprostowało. Chwal Boga. Jesteś zapisany w księdze życia, masz życie wieczne. Chwal Boga za to. Uchwyć, ile to jest warte. Przed chwilą mówiłem o 10 milionach, jakbyś dostał od kogoś, co jakbyś go palił. O, komuś dał dychę. O, Krzysztofie. O, król złoty. Tak, o. Czy chcesz tak chwalić Boga? Jak macie takiego koło dworca, bezdomnego, dacie mu dychę: król złoty, niech ci się sypią kwiaty pod nogami. O, wielki Panie. Stówę byś mu dał, cię w ogóle wycałował cały dom.
Bóg uratował twoje życie, dał ci życie wieczne, wszystko w ogóle, pakiet i tak dalej, jest tylko do wzięcia. I czy ty chcesz chwalić Boga? Czy ty chcesz oddać Mu chwałę? Ja się nie pytam, czy ty chcesz zaśpiewać piosenkę. I tu nie chodzi, żebyście się teraz zmuszali. Chodzi, że szczerze chcemy. Ja mówię o tym, czy ty chcesz. Jak ktoś ma po tym kazaniu się zacząć bardziej zmuszać, to mi o to nie chodzi. Jak bardzo jesteś wdzięczny Bogu za to wszystko, co ci dało. Uzdrowił cię z czegoś. Halleluja! Halleluja, Panie! Dzięki Ci, odmieniłeś moje życie! Wow! Jestem zapisany w księdze życia, rozumiecie? Idę do nieba. No nie. Nie no, serio, ja idę do nieba. Wiecie, teraz to przeżywam. Przeżywasz to czasami? Wyjdziesz do nieba? Bo serio, pomyślcie sobie o tym. Zamknijcie oczy. Zamknijcie teraz oczy i pomyślcie o tym, że wy na pewno idziecie do nieba. Kto przyjął Jezusa? Kto przyjął tą ofiarę? Zamknijcie. I niech każdy teraz podziękuje Mu. Tak po prostu. Tak jak jest za to wdzięczny. Niech sobie to przekalkuluje, ile to jest warte i wyrazi swoją wdzięczność teraz. Jak bardzo jesteś wdzięczny, że w ogóle masz miejsce w niebie na pokój. Amen. Proszę. Amen. No nie wiem, bo to chyba delikatny na pokój. Trochę pożędne jedna gwiazdka. Chwała Ci, Panie, że mam pokój w niebie. Jestem zbawiony. Chwała Ci, Panie, że jestem... Wstańcie i chwalić, kto jest mu naprawdę wdzięczny, niech powie, że halleluja! 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 Dziękuję Ci za miejsce w niebie! Dziękuję Ci za miejsce w niebie! Wyszymy z Tobą całą wieczność, rozumiecie? Ogień, tak, Paweł! Ogień! Wieczność mamy z Ojcem w niebie, wiecie, jaka będzie tam impreza? Takie będą palety w niebie, że... Tak będzie. Całą wieczność. Non stop muzyka, Bóg. Miłość. Usiądźcie. Może się trochę nakręciłem, ale wiecie, o co chodzi. To chcenie, to się bierze w ogóle z tego docenienia. Każdy ma swoje przeżywanie. Tylko ja bym chciał, żebyście zechcieli się tym cieszyć. O. Żebyście się cieszyli uzdrowieniem. Wszystkim. Ja jak głosiłem sami ludziom Ewangelię, to tak mówiłem, że u nas cuda to już standard. Nikt tam się nie tego nie dziwi. A ostatnio się zawstydziłem w Warszawie. Bo tak sobie pomyślałem, Bóg uczynił cud, uzdrowił człowieka i co, ja mam to uznać, że tak jakby mi ktoś kawę zrobił, nie? Fajnie, dzięki stary, cud się dostał, no nie? Wow, stało się cud. Niesamowite. Też mówię o przeżywaniu tego wszystkiego, ale z tego bierze się chcenie. I nie chodzi o to, żeby tutaj teraz jechać tylko na takich emocjach. I że jak tych emocji nie ma, no to trochę lipa. Bo nie ma już tego duchowego, takiego jakiegoś, nie wiem, takiej petardy, takiej ekscytacji. No nie. No tylko wiecie. Skoro to jest takie wspaniałe, to czy przeżywam i czy bierze mi się z tego chcenie? Potem chcenie. Jestem jak ta kobieta, która jak ją zrobił, to chwalę Boga! Zrobił mnie. Normalnie to by się stało. Byłbym chory. Męczyłbym się.
Czasami lekarze leczą ludzi tam z raka, a potem człowiek go wycałuje, bo nie, flaszkę mu kupi. Tak, tego, no nie? Taka flaszka za przykład 1000 zł, to tam tygodniowa wypłata, wiecie. No teraz pytanie, czy ja uwielbię mojego boka i tam mu tygodniową wypłatę, bo mi go zrobił. Ludzie tak potrafią. Lekarze przynosi jajka, mięso, alkohol. Uwielbiali ich tego, błogosławili tych ludzi za to, że coś zrobili. Tak potrafili ludzi. A Bóg przychodzi i robi tak. Jesteś zdrowy, no nie? I teraz co? Czy ja to mówię po to, żeby tutaj jakby dla Boga? To w ogóle bardziej błogosławiony jest ten, kto daje, niż kto bierze, tak? To w ogóle jak tak zaczniecie, to będziecie błogosławieni. Ja jestem błogosławiony, bo ja się tak uwielbiam Boga. Ja jestem bardzo w ogóle szczęśliwy, bo dam od siebie wszystko. Bo go chwalimy za to wszystko. To tak, taki jestem trochę egoista, że go tak chwalę. O, tak, taki egoizm. Tak sobie to Bóg wymyślił, że nie dość, że mu dajesz, to jeszcze masz. Wtedy przełożony synagogi oburzył się tym, że Jezus uzdrowił w szabat. Powiedział do ludzi, jest 6 dni, w którym należy pracować. W te dni przychodzicie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Ale Pan mu odpowiedział, obudniku, czyż każdy z was w szabat nie odwiązuje swego wołu albo osła od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić? A ta córka Abrahama, którą szatan wziął już 18 lat, wiązał już 18 lat, czyż nie miała być uwolniona od tych więzów w dzień szabatu? A gdy to mu mówił, zawstydzili się wszyscy jego przeciwnicy, a cały lud cieszył się ze wszystkich chwalebnych czynów dokonanych przez niego. Wiecie, co robili faryzeusze teraz? Szukali jakiegoś takiego, nie wiem, wymówki czy czegoś, bo jest szabat, to czemu uzdrawiasz, czemu to tam robisz. A to teraz nie jest czas na to. A Jezus chciał ją uzdrowić. Jezus tam mówił, że ludzie tak bardzo chcą zadbać o swoje te zwierzęta i dobra materialne, że w czasie szabatu, czyli wtedy, kiedy no, nie bardzo powinni coś robić, to mogli wtedy tak bardzo chcieli, że to robili. Powiem tak, jak się bardzo chce, to się wszystko da, no nie? Wtedy wszystkie wymówki znikają. W całym życiu tak mieliśmy, no nie? Cały tydzień człowiek był taki utrany w robocie. O taki był zmęczony, ale piąteczek, o jak mi się chce. No nie, teraz to w ogóle najlepiej 2 dni, jak kasy strawić. Tak, a na kacu jeszcze przyjdę do roboty. No tak, bo chciałeś, no nie? Dlaczego to takiej zrobić? Bo chciałeś. A Piotr grał do roboty, ci się nie chciało zdać, on masakra. Co było tym czynnikiem? Chciałeś. Chciałeś. Dlaczego chciałeś? Bo to doceniałeś. Bo doceniałeś imprezę. Ja doceniam uwielbienie. Doceniam uwielbienie dla Boga. Tak? I chcę. Mi się. Doceniam to, że mogę wam głosić i chciało mi się. I jeszcze mówi, a takie krótkie łóż, bo no, zmęczony jesteś, wszyscy zrozumieją. Tak? Kto mi źle się na mnie patrzył, z was podnieść rękę. Powiedziałbym, wiecie co, zmęczony jestem, będzie takie tylko pół godziny. Kto by mnie potępił? Jest ktoś? Nie. No i co? No właśnie, tylko czy ja chcę, no chciałem. Ale byłem trochę taki troszkę leniwy, mówię, Duchu Święty, zmęczony jestem, ty liż. No i pisał. Mam wierzę, że pisał. Zawsze piszę. Zawsze proszę, żeby pisał. Potem
Potem Jezus powiedział, do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym je porównał. Podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, a ptaki niebieskie gnieździły się w jego gałęziach. Szukajcie Królestwa Bożego, bo jest to drzewo, którego w gałęziach znajdziecie dom i wszystko, czego potrzebujecie, bo ptaki potrzebują drzew, potrzebują mieć domek i tam mają jedzonko, jest to dobre drzewo i wszystko. Szukajcie Królestwa Bożego. Amen. Mieszkajcie w tym drzewie. Uznajcie, że to jest to, czego potrzebujecie. Wyglądam na zadowolonego? Tak. Czy ma to związek z Królestwem Bożym? Ma. No nie? No tak, dokładnie. Biorę z Królestwa. Nie byłem dzisiaj na żadnej przyjemnej, ani na spacerze byłem z żoną. Bo to powód radości nie miałem. Taki ludzki. Ani dobry obiad był. Ale bez przesady. Rozumiecie, o co chodzi? Patrzcie, mam radość z Królestwa Bożego. Żony też. Też od Boga jest, nie? Tak. Schrońcie się w tym drzewie. Chciejcie. A właśnie to trzeba chcieć. To wszystko się cały czas zazbiera na chcieniu. Na chceniu lub chcemy. Nie, musimy tu jakiś tak dziwnie coś wymusić. Wtedy nie męczę. I znowu powiedział, do czego przyrównam Królestwo Boże. Podobne jest do zakwasu, który wziąwszy kobieta włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Mąka to my, zakwas to Jezus. Daje się zakwasowi przeniknąć, to się odmienisz. Więcej nic nie powiem, wszyscy rozumieją. Pozwól Cię, żeby Cię Jezus odmieniał. Amen? Amen! Amen? Amen! Alleluja! Bóg mówi, jak jest głośno, tak? Tak. Powiedział też do tego, który go zaprosił, gdy wejdziesz na obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili. Miałbyś odpłatę. Lecz gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, a będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, a otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Ty chcesz, żeby ci było odpłacone? Chcesz tam mieć w niebie tam? Chcesz? Czy chcesz zawsze, żeby ci ktoś odpłacił? No dobrze, jak ktoś się wdzięczy, no. Fajnie. Fajnie w ogóle interesy robić, wszystko. A tam w niebie zbierasz sobie, co sobie zbierasz? Co chcesz tam mieć, bo co ty tam chcesz mieć? Czy ty tam chcesz coś mieć? Ja nie mówię odkładaj, tylko pytam ciebie, ty pytaj siebie, czy tam chcesz coś mieć? Czy nie chcesz? Chcesz, czy nie chcesz? Ja chcę. Ja nawet nie myślę o tym, że
że jak robię te rzeczy, to że tam chcę mieć coś, tylko robię i potem myślę, no coś tam chyba mam. I się cieszę, że mam. O. I jestem szczęśliwy, bo jak sobie pomyślę o czymś, co tam zrobiłem, to wiem, że mam. Dlaczego wiem, że mam? Bo Bóg powiedział, że jak to zrobię, to mam. I cieszę się, że mam. I dlatego chcę. To jest przyjemność. Egoista jestem. Tam zbieram. Gdy usłyszał to, jeden ze współbiesiadników powiedział do niego: błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Wtedy on mu powiedział: pewien człowiek wydał wielką ucztę i zaprosił wielu, a gdy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, żeby powiedział zaproszonym: chodźcie, bo już wszystko gotowe. A oni zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział: kupiłem pole i muszę iść je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Drugi zaś powiedział: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Jeszcze inny powiedział: pojąłem żonę, dlatego nie mogę przyjść. A gdy sługa wrócił, oznajmił to swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i powiedział do swego sługi: wyjdź szybko na ulicę i za łuki miasta i prowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. I powiedział sługa: panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Wtedy pan powiedział do sługi: wyjdź na drogi między opłotki, przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Mówię wam bowiem, że żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. I szły z nim wielkie tłumy, a on odwróciwszy się powiedział do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nim nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Chcesz być uczniem? Ja nie zrobiłem wszystkiego jeden dzień, ale chcę. Bóg przychodzi do ciebie, mówi do ciebie to i to. Pokuta. I ci nie będzie przykro. Albo chcesz, albo nie chcesz. I teraz on cię zaprasza. Chcesz, czy nie chcesz? Czy masz woły do wypróbowania? A, panie, bo ja mam to. Teraz nie. To nie, to nie. Chcesz. To jest wszystko, czy ty chcesz. Czy to nie jest tak, że masz jakieś wymówki? To nie jest oskarżenie. Bo to jest wybór. Chodzi o chcenie. Nie masz teraz na siebie czegoś zrobić. Chodzi o zastanawianie się, czy chcesz. Wziąć udział w uczcie. Czy jest to dla ciebie wartościowe? Zobaczcie, ci ludzie mieli wziąć właśnie udział w tej uczcie, ale szukali sobie wymówek, bo muszę to, bo muszę tamto, i ominęło ich coś wspaniałego. Bo nie chcieli tego, co najlepsze. Wiecie, z czego ostatnio spokutowałem? Że tak jakby to, co ma Bóg dla mnie, to jest najlepsze. No, serio. Wyobrażacie sobie? I teraz tak przychodzi do mnie Pan i mówi: chodź, najesz się. A ja tak, wiecie, miałem coś i rozumiecie, czegoś chciałem zostawić, coś tam miałem. I się tak trochę martwiłem. Tak, to było takie bardzo, wiecie, głębokie, więc tak nie tak łatwo było tak sobie to uświadomić. Bo też tak nie do końca wszystko odrzucałem.
ale tak jakby nie uznawałem tego za najwyższą wartość, wiecie, tak tego wszystkiego, co ma Bóg, wiecie. I tak teraz sobie powtarzam, to co ma Bóg, tak, w ogóle to wszystko, co ma dla mnie Bóg, to jest najlepsze, ja tego chcę, tak? Żeby czasem przez chwilę nie chcieć mniej, o. Albo nie omijać jakiegoś chcenia. Chcę uczty Pana, całej, jest najlepsza, wszystko co od Boga jest najlepsze, najwspanialsze, najwartościowsze, On jest najlepszy, chcę Jego i wszystkiego to, co On ma. Mam intencję serca chcieć tego wszystkiego. Nie wiem, czy mi się wszystko uda, ale na pewno chcę chcieć Boga i tego, co On ma dla mnie i żeby odmieniał moje życie. Bo uznałem, że to wszystko, co ma, jest najlepsze. Najlepsze. Nawet jak mi się wydaje, że nie, to mówię, to wiem, Boże, że nie mam racji. Ty masz najlepsze i wytłumacz mi dlaczego najwyżej. Dlaczego to jest najlepsze? Albo nie tłumacz, tylko mi przekonaj. Nie wiem. Zrób co chcesz. Chcę Ciebie. Wszystko, co od Ciebie. Ciebie całego, całej wersji. Ciebie. Żebyś się wylewał ze mnie. A Ty chcesz? Chciałem. Amen! Amen! Na 6 dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego wskrzesił z martwych. Tam przygotowali mu wieczerzę. To jest z Jana 12. Zobaczcie, Bóg wskrzesił Łazarza, a potem był u niego na uczcie. Co zrobił Łazarz? Pobłogosławił go tym, że był u niego i jadł. Przyjął Jezusa do siebie. Pobłogosławił go. Rozumiecie? Ciebie też Bóg wskrzesił, bo ty byłeś martwy. Czy bierzesz Jezusa? Wypełniasz wolę, bo nie zaprosisz fizycznego Jezusa. Ale jest mnóstwo wersetów, które mówią o tym, co jest przyjmowaniem Jezusa. Czy przyjmujesz Go? Czy chcesz Mu się oddzielić? Czy chcesz? Chcesz? Czy chcesz? Chcesz Mu podziękować? Chcesz być jak Łazarz, którego wskrzesił i zapraszasz Go do swojego domu, gościsz Go? Na pewno tym, co najlepsze. Ja chcę. A Marta usługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy razem z nim siedzieli przy stole. Wówczas Maria, wziąwszy funt bardzo drogiej maści, nardowej, namaściła nogi Jezusa i wytarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią tej maści. Rozumiecie? Bardzo drogiej maści. Wszystko, co czynicie, jak dla Boga, czynicie, jak służę Bogu, no najlepiej, jak potrafię. Czy chodzi o obwinianie się, że robię coś źle, że teraz będziemy... Mógłbym dla Ciebie więcej? Nie. Nie. Ale wierzę, że jak ona szła po ten olejek, to wybrała taki najlepszy, jaki mogła. Rozumiecie? Służę Panu najlepiej, jak mogę. Chcę namaścić Go, usłużyć najlepiej, najlepiej. Dać najlepiej z siebie, jak chcę.
Jestem mu taki wdzięczny. Czy chcesz być wdzięczny? Czy jesteś mu taki wdzięczny? Czy chcesz? Nazajutrz mnóstwo ludzi, którzy przyszli na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrało gałązek palmowych, wyszło mu naprzeciw i wołało: Hosanna, błogosławiony, który przychodzisz w imię Pana, Król Izraela. Ja to przeczytam jeszcze raz. Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, Król Izraela. A może nawet jeszcze lepiej, bo jestem zmęczony. Rozumiecie? Różni jesteśmy, nie każdy ma taką ekspresję jak ja. Nie chodzi o to, żeby mnie skopiować, albo się obwiniać, że nie masz tak jak ja. Tylko czy ty chcesz, jakby na tyle, na ile jesteś, jaki jesteś, to całe swoje serce wylewać. A ja widzę w ogóle w ludziach, że oni jak w ogóle, wiecie, wzrastają, to oni też tak zaczynają się ożywiać. Czemu? Czasami jest tak, że nie tak, że tak mamy po prostu, że tacy jesteśmy, jacyś cichsi, spokojniejsi, bardziej stonowani, tylko coś jest zablokowane. Niektórzy po prostu tak mają. Czyli się tak wydaje. Oni mają trochę inaczej niż ja. Albo całkiem inaczej. Tylko czy ty chcesz całe swoje serce? To trzeba sobie odpowiedzieć właściwie na to, jak ja się cieszę, jak coś bardzo cennego, czy zdobywam, dostaję, coś uwielbiam, no nie wiem, w swoim życiu. Jakbym się cieszył, gdybym coś mi się wydarzyło niesamowitego. I to jest odpowiedź, jaką ty masz ekspresję i do czego, kiedy będziesz obrany z tej skórki, tej właśnie naleciałości, tego grzechu. Bo tam jesteś zablokowany, ten słodki w tym środku, tak? Zechciej. Nie chodzi, zrób. Ja mówię, zrób to. Nie. Chciej całym swoim sercem uwielbiać Boga. Tak? Cały czas mówię, chciej, a nie musisz zrobić to. Dlaczego? Bo jak zechcesz, to się okaże, tak? Jaki tak naprawdę jest ten twój środek, jaki ty jesteś ty naprawdę. Ja jestem szczęśliwy, że mój środek się jakby wylewa. O. Wiecie? Ja teraz jestem szczęśliwy, że właśnie ten Krzysiek taki jest. Rozumiecie? Bo zechciałem, tak długo chciałem, aż się zrobiło. Tak? Bo przecież nie zawsze aż taki byłem. No nie wiem, jaki byłem, ja tam siebie nie oglądam, ale aż taki chyba nie byłem, co? Rozumiecie, o co chodzi? I teraz, czy wy chcecie ten swój środek właśnie? Chcę wielbić Pana swego, chcę wszystkich sił, całą duszą, chcę. No jak będziesz chciał i pukał do Boga, chcę, to ci się stanie. Chcę muszę budzik ustawić, taki codzienny, na pukanie do Boga, wiecie, tak sobie chyba zrobię. Bo ja chcę i będę pukał codziennie, no sam to będę pukał codziennie. Bo chcę, tak, kołaczcie, a będzie Wam otworzone. Będę to rozważał. A Jezus, znalazłszy oślątko, wsiadł na nie, jak jest napisane: Nie bój się, córko Syjonu, oto twój król przychodzi, siedząc na oślątku. Z początku wyłączy sobie
tego nie zrozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było on napisane i że mu tak uczynili. Dawali więc świadectwo ludzie, którzy z nim byli, gdy Łazarza wywoływał z grobu i wskrzesił go z martwych. Dlatego też ludzie wyszli mu naprzeciw, bo usłyszeli, że on uczynił ten cud. Jezus uczynił cud i ludzie, tak jak mówiłem, oddawali mu cześć, uwielbiali go. Czy ty chcesz się tak cieszyć z cudu? Bo to jest niesamowite, wiecie, naprawdę. Ja pokutuję spowodowałem z tego, że cuda to nie jest żadna norma, to jest niesamowita sprawa. To jest niesamowite. Ja się przeraziłem, jak ja opowiadałem o Agnieszce, że przyszła, głosiła 30 tam osobom trafnie, no nie? To u nas tam niby, no, że proroctwa, tego, no i tak sobie z entuzjazmem, ale tak myślę, czy należy tym? To wiecie, czy należy tym? Czy ja się w ogóle tak cieszę z tego, z tych wszystkich cudów, z tego wszystkiego, tak jakbym chciał, tak jak powinienem. Nie mówiłbym, że powinienem, bo że tak powinienem w sensie, rozumiejąc to, jakie to jest niesamowite, to powinienem tak się cieszyć. Dlaczego aż tak się nie cieszę? Przecież w ogóle wiecie, no kurczę, uzdrowienia, cuda, proroctwa, wow! Nie chcę, żeby to była normalna, że tata uzdrowił tam, nie wiem, puska stał coś, znowu. No nie, fenomenalnie, wow, odmieniło się czyjeś życie, kurczę, będzie chodził, nie umrze na raka, wspaniale, dzięki ci ojcze. Cuda są niesamowite. Ja chcę się z nich cieszyć. Nie chcę uznać, że to, co robi Bóg, to jest jakieś przeciętne. Pozdrawiają. Może się ktoś przyszłość powie, że coś tam. Nie wiem. No tak. Tak można wpaść taką pułapkę, że to jest takie normalne. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wyda je plon, obfity plon. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój ojciec. Teraz moja dusza jest zatrwożona i cóż powiem, ojcze, zachowaj mnie od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Krystian o tym mówił ostatnio. Nie będę się powtarzał. Ale czy chcesz? Czy ty chcesz odmienić swoje życie? Czy chcesz uznać, że to, co ma dla ciebie Bóg, to jest najlepsza wersja życia, jakie może być? Najlepsza. Teraz moja dusza jest zatrwożona i cóż powiem, ojcze, zachowaj mnie od tej godziny. To mówi Jezus. Moja dusza jest zatrwożona. Modliliśmy się ostatnio o odwagę jakiś czas temu. I pozwólmy, żeby jakiś lęk, właśnie przeszkoda, zablokował tą chęć, żeby ta
Ten strach był ponad tym, żeby uwielbić Boga. O ich przyjście. Bardzo chcę. I bałem się wykonać dzisiaj gest proroczy. Ale chcę. Bo nawet gdyby przyszło być mi ośmieszonym przez wszystkimi, to nie uznałem tego za większą wartość niż to, żeby uwielbić Ojca. Teraz jak sąsiedzi zobaczą, co zrobiłem, no to ja już jestem na nich świrem chyba. To już tyle, pozamiatane. Wariowały, nienormalny typ. Nieważne. To nie ma wartości w moim życiu. A ludzie, którzy stali i słyszeli, mówili, zagrzmiało, a inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus powiedział, ten głos rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Tutaj przed chwilą Bóg właśnie przemówił. Przemówił tak, że aż ludzie go usłyszeli. Jedni mówili, zagrzmiało, a inni mówili, anioł do niego przemówił. Co ty słyszysz, jak Bóg mówi do ciebie? Jak właśnie... Co słyszysz, jak jest coś, ktoś mówi do twojego życia, Bóg mówi, wiecie, na jakieś tematy, żeby coś podjęć, zrobić. Widzicie, oni tam sobie słyszeli, że zagrzmiało. Niektórzy mówili, że anioł przemówił. A później zapisane, że to Bóg tam zatwardził ich serca. Że Bóg. Ale dlaczego? Bo to nie były owce. Ty jesteś dzieckiem Bożym. Kto przyjął Jezusa, to jest. Nie zatwardzaj sam swojego serca. Kiedy Bóg mówi do ciebie, bo on chce dla ciebie dobrze. Chcieli. I naprawdę, przyjaciele, siostry i bracia, żeby nikt nie pomyślał, że macie się do czegoś zmusić. Że to o to chodzi, że Krzysiek powiedział, że teraz musisz. Musisz się zmusić. Czasem trzeba się wysilić nad czymś, bo to nie chodzi o olewanie. Tak? Ale chcę. Tak? Prawdziwe chcenie, które po prostu daje taką petardę. Wiecie, to jest taki turbo doładowanie. Ja chcę. Uznaj to wszystko za najwyższą wartość i chciej. Amen. 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 Amen.